Tak jak lubię. Tak jak lubię. Zakładałem, że wrócę. Myślę, że mało kto wierzył, że w ogóle wrócę. Jestem, czuję się dobrze. Myślę, że dobre wejście w sezon. Trenujemy, przygotowujemy się do dalszej części sezonu, do Igrzysk Olimpijskich. Trudno nie być zmęczonym, kiedy tak naprawdę nie zakładałem, że będzie taka ucieczka, taki typ biegu, bo tak naprawdę wiedziałem, że muszę skoczyć po jakieś punkty, żeby się przesunąć w klasyfikacji ostatecznego wyniku na biegu masowym. Liczyłem, żeby wejść w ósemkę. Na medal na pewno nie liczyłem, ale wszystko zaczęło się klarować, kiedy ta ucieczka zaczęła dochodzić cały peleton. I jak widziałem, że mam 100 metrów do peletonu i za mną jest tak naprawdę dwóch, trzech zawodników, to wiedziałem, że można to dojechać. Jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli się regulamin nie zmieni, to więcej osób spada z grupy A i więcej wchodzi z grupy B. Także wydaje mi się, że ten awans będzie, ale to nie ma tak naprawdę znaczenia, bo przed nami kolejne Puchary Świata i trzeba tak naprawdę szybko jeździć w Stanach Zjednoczonych, gdzie stamtąd będą musieli liczyć czasy, ale też zbierać punkty w Pucharze Świata, żeby klasyfikować się i awansować z punktami z Pucharu Świata. Na pewno tak, tęskniłem za rywalizacją, za tym, żeby tutaj wystartować po raz kolejny. Dla mnie to wielkie wydarzenie. Szkoda, że troszeczkę mamy okrojoną atmosferę ze względu na pandemię, ale cieszę się bardzo, że po raz kolejny Puchar Świata gości w Tomaszowie Mazowieckim. Mam nadzieję, że nie ostatni.